Zatopione statki na dnie Morza Bałtyckiego dla nurków i miłośników historii są obiektem zainteresowania, czasami nawet fascynacji, z kolei dla ekologów i wszystkich, którzy troszczą się o środowisko, powodem do zmartwień. Wraki w Bałtyku wzbudzają ogromne emocje. Każdy z nich ma inną historię. Niektóre są łatwo dostępne, do innych nie można się zbliżyć. Jakie jednostki pływające spoczęły na dnie Morza Bałtyckiego? Jakie zagrożenie stwarzają? W tym filmie odpowiem na te pytania. Nie ulega wątpliwości, że Bałtyk to prawdziwy raj dla podwodnych eksploratorów. Na samym odcinku wybrzeża od Wolina do Mierzei Wiślanej zatonęło około 2000 jednostek pływających. W całym rejonie Morza Bałtyckiego znajduje się od 8 do 10 tysięcy wraków z różnych okresów historycznych. Niektóre ze znajdujących się na dnie statków przegrały konfrontacje z siłami natury, inne padły ofiarą działań łupieszczych lub zbrojnych, jeszcze inne trafiły na dno w wyniku zaplanowanej akcji zatopienia. Zaczynamy od jednego z najciekawszych wraków, który zatonął w wyniku największej katastrofy morskiej w historii. Wilhelm Gustloff, nazwany na cześć zamordowanego w 1936 roku członka NSDAP, powstał w 1937 roku w hamburskiej stoczni należącej do przedsiębiorstwa Blohm & De Vos. Flagowa jednostka wycieczkowa floty Kraft Dersch Freude miała 208 metrów długości i mogła rozwijać prędkość do 15,5 węzła. Podczas II wojny światowej wycieczkowiec włączono w skład Kriegsmarine jako jednostkę szpitalną i koszarową. 30 stycznia 1945 roku w eskorcie torpedowca Glau okręt wypłynął w ostatni rejs. Na pokładzie znajdowało się wówczas około 10 tysięcy osób. O godzinie 21.16 czasu pokładowego, w obszarze Ławicy Słupskiej, ogromna jednostka została trafiona trzema torpedami wystrzelonymi z radzieckiego okrętu podwodnego S-13. Pierwszy pocisk uszkodził poszycie dziobu. Drugi uderzył w sam środek statku, a trzeci w maszynownię. Jednostka błyskawicznie przechyliła się na lewą burtę. Rozpoczęto ewakuację ocalałych, ale części szalup nie można było zwodować ze względu na zamarznięte żurawiki. Około 22.25 morze pochłonęło cały okręt. Każdy, kto dostał się do wody, ginął w wyniku hipotermii. Z katastrofy ocalało jedynie 1215 rozbitków. W 1994 roku Wilhelm Gustloff został uznany za mogiłę wojenną. Obowiązuje zakaz nurkowania na wrak i w promieniu 500 metrów od niego. 10 dni po katastrofie okrętu Wilhelm Gustloff, Bałtyk pochłonął kolejną jednostkę nazistowskiej floty. Stuben powstał w 1922 roku, w stoczni w Szczecinie jako liniowiec Gmanczen. W 1931 roku zmieniono jego nazwę na General von Stuben. 7 lat później skrócono ją do Stuben. Pod koniec II wojny światowej jednostka pełniła funkcję transportowca wojska i pływającego szpitala. 9 lutego 1945 roku Stuben wypłynął w ostatni rejs. Na wysokości rozewia został dostrzeżony przez radziecki okręt podwodny S-13, ten sam, który zatopił jednostkę Wilhelm Gustloff. Na dno posłały go dwie torpedy. Zginęło wówczas ponad 3000 osób. Stuben również ma status mogiły wojennej, w związku z czym obowiązuje zakaz nurkowania na wrak i w promieniu 500 metrów od niego. Frachtowiec Goje powstał w 1942 roku w stoczni w Oslo. W tym samym roku zaczął pełnić służbę jako transportowiec dla niemieckich jednostek podwodnych. W 1945 roku został przekwalifikowany na statek transportowy dla wojska. Ostatni rejs jednostki odbył się 16 kwietnia 1945 roku. Po około 4 godzinach od wyjścia z portu, Goje i dwa towarzyszące mu transportowce, Ager i Kronenfels, zostały dostrzeżone przez radzieckie bombowce. Nastąpił atak, w wyniku którego statki uległy uszkodzeniu. Wieczorem, w pobliżu rozewia, namierzył je radziecki okręt podwodny L-3. Jednostka wystrzeliła 4 torpedy. Dwie trafiły w statek, przełamując go na pół. W ciągu około 4 minut Goje zatonął. Zginęło wówczas około 6 tysięcy osób. Goje również ma status mogiły wojennej. ORP Wicher, pierwszy nowoczesny kontrtorpedowiec we flocie II Rzeczypospolitej Polskiej, powstał we francuskiej stoczni Chantiers Naval France w Blainville. Jednostka miała 101 metrów długości i pełną wyporność na poziomie 2010 ton. 1 września 1939 roku brał udział w operacji Rurka, której celem było postawienie zagrody minowej na Zatoce Gdańskiej. 3 września,
wraz z okrętem ORP Gryf, przystąpił do skutecznego ataku na niemiecki niszczyciel. Tego samego dnia, w porcie w Helu, został trafiony 3 bombami w trakcie niemieckiego nalotu. Wrak został podniesiony przez Niemców, jednak ostatecznie ci porzucili pomysł wyremontowania polskiej jednostki i dołączenia jej do Kriegsmarine. W 1963 roku znaczna jego część została wydobyta. Dziś Wicher znajduje się w zasobach Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich. Nieliczne pozostałości kontrtorpedowca wciąż znajdują się w pobliżu falochronu portu marynarki wojennej na Helu. Graf Zeppelin, budowa tego lotniskowca rozpoczęła się w 1935 roku w ramach programu rozbudowy floty III Rzeszy. Złożono wówczas zamówienie na 4 okręty. Tylko Graf Zeppelin został ukończony niemal w całości. Jednostka legitymowała się długością 262 metrów. Jej maksymalna wyporność sięgała 33 550 ton. Na całej długości kadłuba znajdował się pokład lotniczy. Nadbudówkę wykonano na prawej burcie. 24 kwietnia 1945 roku w obliczu postępów frontowych wojsk radzieckich zadecydowano o zatopieniu jednostki. Elementy wyposażenia potężnego lotniskowca zostały zaminowane. Zatopienie nastąpiło poprzez otwarcie zaworów dennych. Po zakończeniu wojny Rosjanie podnieśli wrak i rozpoczęli jego remont. 19 sierpnia 1945 roku formalnie wcielili go do floty ZSRR. Na skutek porozumienia brytyjsko-radzieckiego okręt zaliczono do grupy C, co oznaczało, że miał być zezłomowany lub zatopiony. Władze ZSRR zdecydowały się na drugą opcję. Okręt posłużył do przeprowadzenia testów wytrzymałości na ostrzał, bombardowanie i eksplozje. 14 sierpnia 1947 roku Graf Zeppelin został wyholowany ze Świnoujścia. 3 dni później lotniskowiec poszedł na dno. Torpedowiec IS-50 został zwodowany 4 listopada 1889 roku. Rok później włączono go do służby we flocie Cesarstwa Niemieckiego. W trakcie całej służby jednostka nie uczestniczyła w żadnym starciu na morzu. Na początku I wojny światowej, a dokładnie 28 września 1914 roku, okręt zatonął na wodach Bałtyku w pobliżu Łeby. Zatopienie nie nastąpiło jednak wskutek ataku zbrojnego, a sił natury sztormu. Wraki statków zawierające różnego rodzaju paliwa i inne substancje niebezpieczne są jedną z licznych presji środowiskowych spowodowanych działalnością człowieka. Jest to zagrożenie niewidoczne, często pomijane i mało nagłośnione, a jednocześnie jakże niebezpieczne i stwarzające ogromne potencjalne zagrożenie dla funkcjonowania całego ekosystemu morskiego. W przypadku nastąpienia niekontrolowanego wycieku, zanieczyszczony może zostać zarówno słup wody, jak i dno morskie, a także w przypadku wycieku paliwa lekkiego plaże i obszary przybrzeżne. Problem paliwa zalegającego na wrakach jest problemem globalnym, który jest szczególnie dotkliwy w przypadku półzamkniętych akwenów morskich, takich jak Morze Bałtyckie. Pod pojęciem wraku niebezpiecznego należy rozumieć taki wrak, który zawiera w swoich zbiornikach lub innych przestrzeniach zamkniętych paliwo lub inne substancje chemiczne niebezpieczne dla środowiska w ilości większej niż 10 metrów sześciennych oraz który zalega na dnie w odległości mniejszej niż 10 mil morskich od brzegu, a najbliższy brzeg jest plażą piaszczystą, plażą kamienistą lub klifem. W zależności od takich parametrów, jak ilość paliwa, bliskość brzegów oraz rodzaj najbliższego brzegu, wprowadza się pojęcie wielkości zagrożenia. Wrak umiarkowanie niebezpieczny lub niebezpieczny to wrak, który zawiera od 10 do 500 metrów sześciennych paliwa, leży w odległości od 1 do 10 mil morskich od piaszczystych, klifowych lub kamienisto-żwirowych plaż. Wrak bardzo niebezpieczny to wrak zawierający powyżej 500 metrów sześciennych paliwa i leżący w odległości do 1 mili morskiej od brzegu. Istnieją 2 powody, dla których największym potencjalnym zagrożeniem są wraki zatopione podczas 2 wojen światowych. Po pierwsze, w związku z postępującą korozją, 75 lat po zakończeniu II wojny światowej, można przypuszczać, że data ważności tych wraków szybko się zbliża. Po drugie, w większości krajów nie ma przepisów wyraźnie określających odpowiedzialność prawną za monitorowanie i badanie tych wraków, a także za prowadzenie prewencyjnych operacji wydobycia ropy. Czy zagrożenie jest realne? Mówimy o potencjalnym zagrożeniu tylko dlatego, że odroczone jest w czasie. To nie znaczy, że nie jest prawdziwe. Istnieje duże ryzyko wystąpienia wycieków w najbliższej przyszłości. Gdy to się stanie, znaczny obszar wokół wraku zostanie skażony, co będzie miało wpływ na wszystkie żywe organizmy.
W wyniku takiego wydarzenia wpłynie to również na ludzi i gospodarki regionów przybrzeżnych. Wszystkie dostępne źródła informacji potwierdzają, że problem wraków niebezpiecznych dla ekosystemu istnieje i wymaga systemowego działania ze strony organów posiadających prerogatywy dotyczące dbałości o ochronę czystości wód i gruntów morskich, jak również przeciwdziałania zanieczyszczeniom brzegów, w tym szczególnie plaż będących wrażliwym ekosystemem. Świadomość zagrożeń środowiskowych i szkód, jakie generują wycieki z wraków, powoduje, że wiele krajów, takich jak Szwecja, Finlandia czy Wielka Brytania, podjęło instytucjonalne działania w celu zbadania i oczyszczenia wraków. Istnieje wiele przykładów potwierdzających rosnącą potrzebę podjęcia działań w celu zminimalizowania tego zagrożenia. W 2018 roku marynarka wojenna USA wypompowała prawie 1 000 000 litrów ciężkiego oleju z wraku statku Prince Eugen, znajdującego się w pobliżu wysp Marshalla na Pacyfiku. Rok później, w sierpniu 2019 roku, 100 lat po zatonięciu wraku SS Mopang, z jego zbiorników do Morza Czarnego wyciekło około 100 ton paliwa. Skażony teren na wodach bułgarskich miał 2 km szerokości i 400 metrów długości. W 2022 roku kolejne wycieki z wraków z czasów II wojny światowej zarejestrowano także na obszarze Morza Północnego, między innymi z wraku trawlera rybackiego przekształconego w czasie wojny w niemiecki kuter patrolowy. W październiku 2022 roku naukowcy potwierdzili, że z wraku wyciekają do środowiska niebezpieczne substancje. Ważnym przykładem potwierdzającym istniejące zagrożenie jest wrak statku pasażerskiego Stuttgart, znajdujący się na polskich wodach Bałtyku. Zatopiony w 1943 roku, wrak znajduje się w Zatoce Puckiej na obszarze Natura 2000, 2 mile morskie od portu w Gdyni. W 1999 roku po raz pierwszy został zarejestrowany wyciek paliwa z wraku. Natomiast z badań przeprowadzonych w latach 2009-2015 wynika, że obszar skażenia wyciekiem paliwa ze Stuttgarta powiększył się 5-krotnie i wynosi obecnie aż 415 tysięcy metrów kwadratowych. Stan środowiska morskiego w bezpośrednim sąsiedztwie wraku można określić jako lokalną katastrofę ekologiczną. Badania przeprowadzone w obszarze skażenia wykazały 100% śmiertelność zwierząt, postępującą degradację środowiska i stale rosnącą strefę skażenia. Stuttgart był statkiem pasażerskim, tak więc paliwo, które z niego wyciekło, to jedynie zasoby, które statek miał we własnych zbiornikach, niezbędne do działania statku. Szacuje się, że było to około 300 ton paliwa. Pomimo licznych raportów i danych toksykologicznych przedstawionych administracji morskiej i środowiskowej w Polsce, nie podjęto żadnych kroków w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się ropy lub remediacji skażonego obszaru. Kolejnym potencjalnie niebezpiecznym wrakiem na polskich wodach Bałtyku jest wrak tankowca Franken. Franken to niemiecki zaopatrzeniowiec z czasów II wojny światowej, zatopiony przez lotnictwo radzieckie 8 kwietnia 1945 roku w okolicach Helu. Był jednym z 5 bliźniaczych okrętów zaopatrzeniowych niemieckiej Kriegsmarine, razem z Bitmarschen, Altmark, Ermland, Nordmark. W ostatniej fazie wojny Franken stacjonował na Zatoce Gdańskiej, głównie w Gdyni lub Helu, jako część grupy bojowej TIL. Franken to prawdziwy gigant, długi na niemal 180 metrów i szeroki na 22 metry. Jego zanurzenie wynosiło ponad 10 metrów. Gdyby umiejscowić go na gdańskiej Starówce, to zająłby cały długi targ. Franken jako tankowiec na swoim pokładzie mógł przewozić do 9,5 tysiąca ton paliw oraz 306 ton olejów smarnych różnych typów. Badania wykonane na wraku wskazują, że w momencie zatonięcia na statku było nadal około 2700 ton ładunku oraz około 300 ton paliwa okrętowego, czyli paliwa potrzebnego do pływania. Łącznie daje to do 1,5 miliona litrów zatopionego paliwa. Na skutek korozji wraku, co roku skadłuba Frankena ubywa od 0,06 do 0,14 mm stali. Przy założeniu, że dla Frankena jest to 0,1 mm rocznie, po 73 latach zalegania na dnie skadłuba wraku ubyło już około 7 mm stali, co oznacza, że Franken jest na granicy zawalenia się. Jeśli na wraku nadal znajduje się paliwo, w momencie wystąpienia takiego zawalenia nastąpi niekontrolowany i nagły wyciek prosto do wód Zatoki Gdańskiej. Konieczne jest podjęcie działań prewencyjnych w celu uniknięcia takiego scenariusza. Przy założeniu, że na wraku nadal znajduje się paliwo oraz na podstawie analizy prądów w Zatoce Gdańskiej należy założyć, że potencjalne wycieki zniszczą polskie wybrzeże i plaże w rejonie od miejscowości Piaski aż po Hel, w tym liczne rezerwaty, siedliska chronionych fok szarych
oraz niezwykle cenne przyrodniczo obszary Natura 2000 zlokalizowane w rejonie Zatoki. Między innymi obszar Zatoki Puckiej i Półwyspu Helskiego, obszar klifów i rafy kamiennej Orłowa, obszar ostoi w ujściu Wisły i obszar ujścia Wisły oraz Zalewu Wiślanego i Mierzei Wiślanej. W takim przypadku wiele cennych i chronionych siedlisk i gatunków nieodwracalnie zniknie. W tym filmie to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Pamiętaj o subskrypcji i łapce w górę. Do usłyszenia.